Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam bardzo serdecznie. W kolejnym naszym programie w ramach cyklu telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Dzisiaj wykład poprowadzę samodzielnie, a dotyczył on będzie 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Reprezentuję Katedrę Teologii Biblijnej. Otóż zatytułowaliśmy ten dzisiejszy wykład według słów Pana Jezusa w 6 wersecie tego rozdziału zapisanych. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc tytuł naszego programu: Jezus, droga, prawda, życie. Ten 14 rozdział Ewangelii według świętego Jana stanowi część wielkiej mowy pożegnalnej, którą Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów, apostołów na wielkie wydarzenie swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Równocześnie bardzo wyraźnie odnosi się do tego, co oni przeżywają, do ich zatrwożenia, pewnego rodzaju bólu, cierpienia, niepokoju. Zobaczymy, w jakich słowach Pan Jezus wychodzi naprzeciw temu wielkiemu wydarzeniu, największemu absolutnie wydarzeniu w jego historii, jakim jest Pascha, czyli chwalebna męka, śmierć i zmartwychwstanie, a równocześnie w jaki sposób włącza w to wydarzenie swoich umiłowanych uczniów, apostołów. A zatem przystąpmy do wykładu. Najpierw byłoby dobrze, gdybyśmy zdali sobie sprawę z miejsca analizowanej dzisiaj przez nas perykopy, czyli 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, w kontekście całej Ewangelii. To jest bardzo ważne, bo kompozycja dzieła literackiego rzuca bardzo cenne światło na rozumienie badanego fragmentu. I tak jak zapewne za chwilę zobaczymy na planszy pokazującej nam kompozycję czwartej Ewangelii, dzieło to zbudowane jest z takich dwóch zasadniczych części. Pierwsza część, rozdziały od 1 do 12, to jest tak zwana Księga Znaków, poprzedzona wielkim hymnem o Synu Bożym, Logosie, zwanym ten rozdział pierwszy, 18 wersetów, zwany prologiem. Druga część, Księga Chwały, a więc księga właśnie opisująca, dająca świadectwo praktycznie, dotyczące zarówno tego, co wydarzyło się w Wieczerniku, jak też tego, co wydarzyło się w Ogrodzie Oliwnym, na Drodze Krzyżowej, na Kalwarii, a następnie w Ogrodzie Zmartwychwstania. Otóż rozdział 14 Ewangelii według świętego Jana należy do takiej części, którą nazywa się mową pożegnalną. A więc kiedy Pan Jezus ze swoimi uczniami znalazł się w Wieczerniku, tak jak to czytamy w 13 rozdziale, werset 1, warto notabene sięgnąć do Księgi Ewangelii, by zobaczyć, jak ewangelista od razu już w pierwszym wersecie ukierunkowuje naszą myśl na Paschę. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy
I następuje po prostu już opowiadanie o umyciu nóg, o Judaszu, prawda, którego Pan Jezus próbuje odwieść od zdrady. I po tej pierwszej scenie, w której Pan Jezus objawia przekazanie miłości, miłości wzajemnej, tutaj jest akcent właśnie na tę wzajemność miłości wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, następuje mowa pożegnalna, czyli to może nie jest najszczęśliwsze określenie, bo jak zobaczymy, Pan Jezus tutaj nieustannie zapewnia uczniów o swojej obecności, o swoim powtórnym przyjściu. Niemniej tak się przyjęło w egzegezie określać te trzy rozdziały, 14, 15, 16, tym właśnie terminem, tym wyrażeniem mowa pożegnalna. Jak zobaczymy za chwilę na kolejnej planszy, mamy w rozdziale, w tej mowie pożegnalnej, trzy części właśnie. Część pierwsza to jest ta, o której wspomniałem, 14 rozdział praktycznie cały, druga część, rozdział 15 i trzecia część, rozdział 16 Ewangelii według świętego Jana. Należy teraz postawić pytanie, gdy mamy już to rozeznanie w odniesieniu do kompozycji mowy pożegnalnej, co ona nam objawia? Po co się tym problemem zajmujemy? Co nam daje takie właśnie rozeznanie? Otóż, gdy weźmiemy do ręki początek rozdziału 14, zauważymy, że mamy tam odniesienie zarówno do trwogi apostołów, niech się nie trwoży serce wasze, następnie mamy odniesienie do wiary, wezwanie do wiary, wiary w Boga, wiary w Chrystusa. A z kolei w rozdziale 16, werset 30-31, Pan Jezus mówi również na temat wiary uczniów, kiedy oni po pierwszych wypowiedziach Chrystusa stwierdzają, że no teraz wierzymy, bo mówisz otwarcie, Pan Jezus wypowiada bardzo takie dające do myślenia słowa, teraz wierzycie. Oczywiście wasza wiara jest już, jest początkowa, jednak rozproszycie się. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Ale to wam powiedziałem, byście pokój mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat. Zobaczmy zatem, jak pięknie jest obramowana ta niezwykła mowa, którą Pan Jezus wygłasza w wieczerniku do apostołów, określana przez nas mianem mowy pożegnalnej. Z jednej strony Pan Jezus odnosi się do tego, co przeżywają uczniowie, jaki jest stan ich ducha, ta obawa, ta trwoga, po prostu ten smutek w kontekście rozpoczynającej się męki Chrystusa. A z drugiej strony Chrystus, który mówi o swojej obecności, o swojej wielkości, Ojciec jest ze mną i to wszystko wam objawiłem, byście pokój mieli. Bo na świecie po moim odejściu do nieba oczywiście doznacie ucisku, ale odwagi. To wezwanie dzisiaj niezwykle dla nas ważne, bardzo mocne i to genialne zapewnienie, ja zwyciężyłem świat. Mówi to Chrystus praktycznie na kilka godzin przed tym, gdy zostanie aresztowany w Ogrodzie Oliwnym w czasie swojej modlitwy, czy na końcu swojej modlitwy. Apostołowie, którzy go opuszczą, rozproszą się, wycofają się z drogi krzyżowej, jedynie umiłowany uczeń pozostanie z nim. A więc wyciągamy stąd wniosek, że
W 14 rozdziale, który zamierzamy już szczegółowo analizować, Pan Jezus będzie mówił zarówno na temat wiary, jak też na temat Ojca, z którym On jest zjednoczony. Zapowiadając w jakiś taki syntetyczny sposób treść tego 14 rozdziału, mogę powiedzieć, że w pierwszym fragmencie Pan Jezus koncentruje uwagę uczniów na sobie, mówiąc, że jest drogą do Ojca. W kolejnym fragmencie mówi o sobie, że jest ikoną Ojca. W nim można poznawać Ojca. W trzeciej części jego mowa koncentruje się na temacie miłości Ojca. Jezus, który jest źródłem tej miłości do Ojca w sercach uczniów. I w ostatnim fragmencie uwaga Pana Jezusa, który przemawia do swoich uczniów w Wieczerniku, skoncentrowana jest na temacie pokoju, a praktycznie, czy głębiej mówiąc, na temacie ducha, ducha parakleta, ducha, który daje apostołom pokój, który jest tą właśnie odwagą, który gwarantuje zwycięstwo. A więc widzimy, że mamy przed sobą niezwykłe zdania, które Pan Jezus wygłasza w bardzo uroczysty sposób, w bardzo ważnym miejscu, Wieczernik, właśnie ostatnia wieczerza, wieczerza paschalna przed Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. A zatem spróbujmy powoli wniknąć w treść tejże właśnie Ewangelii, tegoż 14 rozdziału. No zacznijmy od pierwszego fragmentu. Poprosimy o planszę numer 3, by zobaczyć właśnie tekst, który nam prezentuje to, co Pan Jezus w pierwszym momencie kieruje do swoich uczniów. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Tak wygląda ten pierwszy panel, złożony z kilku fragmentów, jak mogliśmy zauważyć, rozdzielonych spacjami, abyśmy tym łatwiej wyłowili po prostu poszczególne prawdy, które Pan Jezus w nich objawia. No zacznijmy od pierwszego wersetu. Niech się nie trwoży serce wasze. Możemy podziwiać, z jaką precyzją Pan Jezus odnosi się do tego, co przeżywają apostołowie. Z tekstu Ewangelii nie dowiadujemy się, że stawiali mu jakieś trudne pytania, że w sensie pytania o swój dalszy los, o to, co będzie się działo, co mają dalej robić, jak się zachowywać w kontekście nadciągających wydarzeń. Jezus po prostu sam zna doskonale to, co się dzieje w ich sercach.
Użyty tutaj czasownik grecki wskazuje na serce pełne takiej właśnie trwogi, obaw, smutku. Trudno powiedzieć tutaj lęku, ale takiego właśnie przejęcia tym, co przed nami, a co jest niewiadome. I zobaczmy, jaka jest najpierw krótka odpowiedź Pana Jezusa. Wierzycie w Boga. W przekładzie Biblii Tysiąclecia mamy tutaj znak zapytania, ale oczywiście on może być postawiony, może nie być postawiony. W wielu przekładach jest przecinek zwyczajnie po prostu. Tekst grecki pozwala na taką właśnie interpretację. Pan Jezus odwołuje się do apostołów wiary w Boga. Tej właśnie wiary właściwej dla każdego wyznawcy judaizmu, bo najpierw byli przecież wyznawcami judaizmu, czyli ludźmi wierzącymi wiarą pierwszego przymierza, wierzyli w Boga, to był pewnik po prostu najważniejszy. Ale obok tej wiary, czy na bazie raczej tej wiary w Boga jedynego, w Boga, który objawił się Mojżeszowi jako jestem, Pan Jezus wzywa ich: we mnie wierzcie. Ten spójnik i ma tutaj kapitalne znaczenie, pokazuje po prostu na dopełnienie tej, powiedzmy, pierwszej wiary, pierwszej znaczeniu tej podstawowej wiary w Boga, który jest jeden, jedyny, który objawia się jako jestem tu, a zarazem jest niewidzialny, co było podstawowym po prostu wymogiem czy prawdą wiary Starego Testamentu. Pan Jezus mówi o sobie, który jest pośród nich, jest widzialny, co więcej, jest widzialny jako prawdziwy człowiek, mężczyzna, tak jak oni, a równocześnie, zobaczmy, stawia swoją osobę na równi z osobą Pana Boga, tego właśnie jestem niewidzialnego, świętego, jak objawiał się Izajaszowi, we mnie wierzcie, tą samą wiarą. W kolejnych fragmentach, wersetach, no zobaczmy teraz werset drugi tego fragmentu, Pan Jezus objawia treść tej wiary, czego ona ma dotyczyć. W tym pierwszym wezwaniu, we mnie wierzcie, mamy jeszcze takie bardzo charakterystyczne zjawisko gramatyczne, na które warto zwrócić uwagę, bo zarówno w pierwszym wierzcie w Boga, wierzycie w Boga, we mnie wierzcie, mamy przyimek eis po polsku w, ten polski przyimek w nie ma takiego dynamizmu znaczeniowego jak greckie eis. To eis oznacza ruch. Ruch w kierunku osoby, takie właśnie więcej niż przylgnięcie, wchodzenie w tę osobową przestrzeń, jaką jest tajemnica Pana Boga, jestem. I tak samo Pan Jezus mówi o sobie, jako o takiej osobowej przestrzeni, w którą uczniowie winni nieustannie wkraczać, wchodzić, tak jak do świątyni wchodzimy. To bardzo znamienny tutaj aspekt tego dynamizmu wiary, takiej coraz głębszego wnikania w misterium osobowe, misterium oczywiście Pana Boga i misterium Chrystusa, Syna Bożego. Zobaczmy zatem już treść tej wiary, tegoż właśnie misterium, jak ono się odsłania w słowach Pana Jezusa. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Pierwsza odpowiedź na tę trwogę, na to takie zamyślenie na temat przyszłości brzmi w ten sposób. Ja idę do Ojca, w domu Ojca mego. To charakterystyczne określenie, kolejne mieszka niewiele i po prostu nasze pytanie z tym związane.
przygotować wam miejsce. Zaczniemy od tego ostatniego sformułowania, topos, miejsce. Gdybyśmy chcieli precyzyjnie odpowiedzieć sobie na pytanie, co Pan Jezus ma na myśli, to musimy sięgnąć do tekstu paralelnego w Apokalipsie według świętego Jana w rozdziale 12, werset 8, gdzie czytamy, iż zbuntowani wobec Pana Boga zostali strąceni i nie znalazło się już dla nich miejsce w niebie. A więc ten rzeczownik miejsce odnosi się do nieba, rozumianego jako świat nadprzyrodzony, boski świat. I w tym miejscu, jakim jest właśnie nadprzyrodzony świat, Pan Jezus mówi jeszcze o dwóch lokalizacjach, powiedzmy. Dom Ojca mego i mieszkania. Jest tam mieszkań wiele. Nie mamy za dużo czasu, żeby wnikać szczegółowo w te określenia, ale generalnie powiedzmy, że to określenie dom Ojca mego oznacza po prostu wspólnotę zbawionych, w której, czy pośród której obecny jest Bóg jako Ojciec. To jest inne określenie tej właśnie rodziny zbawionych, wspólnoty zbawionych, rozumianych jako rodzina po prostu. Oby nas nie zwodziło to polskie określenie dom, bo po polsku dom od razu kojarzymy po prostu z budynkiem. Natomiast tekst grecki sugeruje bardziej, przenosi naszą myśl na tych, co mieszkają w domu, co stanowią dom, jak mówiliśmy w języku staropolskim. Dom to znaczy też rodzina po prostu, czy dynastia, prawda, cała wspólnota, która związana jest z tym konkretnym miejscem. I jak podkreśla Pan Jezus, w tej właśnie rodzinie, w tej wspólnocie zbawionych, oczywiście centralne miejsce zajmuje Ojciec, który jest równocześnie Ojcem Jezusa, a jak z dalszej części się dowiemy, ja i Ojciec jedno jesteśmy, prawda? Więc i Jezus, i Ojciec jako centrum tej wspólnoty. I pozostaje nam jeszcze trzecie określenie, mieszkania, mieszkań wiele. Oczywiście w takiej potocznej interpretacji czy rozumieniu odnosimy to określenie do swego rodzaju takich właśnie pokojów, czy może niektórym nawet z apartamentami się to wyrażenie kojarzy. W rzeczywistości jednak, gdy chcemy zgłębić, co Pan Jezus ma na myśli, używając tego określenia, Monet, to znów musimy odnieść się do tekstu paralelnego, którym jest w tym samym rozdziale, a więc bardzo ważny tekst paralelny, werset 23, gdzie Pan Jezus mówi właśnie o tym, że jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie w nim uczynimy. Niektóre przekłady mają zwrot, będziemy u niego przebywać, podczas gdy tekst grecki mówi o zamieszkiwaniu, mieszkanie w nim uczynimy. I to jest klucz do rozumienia tego tutaj zwrotu, mieszkań wiele. Otóż tym mieszkaniem jest każdy zbawiony, bo jest tu już mowa o rzeczywistości nadprzyrodzonej, tak jak zauważyłem po prostu wcześniej. Idę przygotować wam miejsce, niebo po prostu otworzyć przed wami. Niebo, w którym jest właśnie ta rodzina Ojca, a w niej mieszkań wiele, czyli tych właśnie osób, w których mieszka Ojciec, w których mieszka
zmartwychwstały Chrystus, Duch Święty, prawda? Spróbujmy zobaczyć wielkość tej wypowiedzi, wielkość też tej perspektywy zbawienia, bo ono jest tutaj bardzo pięknie i niesamowicie głęboko określone. Zbawienie to nie jest tylko jakaś przestrzeń, niebo, tak jak sobie zazwyczaj wyobrażamy, raj, prawda, ogród. To oczywiście są symbole pokazujące po prostu jakąś przestrzeń pełną szczęścia, radości, pokoju, życia, rzecz jasna. Ale Pan Jezus definiuje jeszcze, że istotą tego nieba jest wspólnota tych, którzy wierzyli, którzy teraz są zbawieni, i tych, którzy stali się dziećmi Ojca, skupiona wokół Ojca i Chrystusa, jednorodzonego Syna, ich brata, i z których z kolei każdy z nich jest mieszkaniem Ojca, jest mieszkaniem Syna. Zobaczmy, jaka niezwykła komunia, nie tylko komunia taka, powiedzmy, zewnętrzna wokół Ojca, wspólnota zgromadzona, ale Ojciec, Syn i Duch Święty mieszkający w każdym zbawionym, w każdej osobie, która dostąpiła zbawienia. Pan Jezus mówi tu oczywiście do apostołów, mając przed oczami po prostu też ich przyszłość. Można by powiedzieć, że objawia im oczywiście generalnie, nie bez adresów takich, powiedzmy, indywidualnych, ale generalnie przed wszystkimi objawia tę właśnie wspaniałą perspektywę tej definitywnej przyszłości, ostatecznej przyszłości po prostu. Zobaczmy teraz werset trzeci, gdzie pada jeszcze takie powtórne zapewnienie. Gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. O, mamy tutaj zdanie znów niezwykle bogate w treść chrystologiczną, teologiczną, historiozbawczą. Zwróćmy uwagę, Pan Jezus tu mówi o swoim odejściu, wcześniej było idę, w kolejnych wersetach też będzie ten czasownik idę, idziesz, odejdę, prawda, powtarzał się, tu powtórnie przyjdę. Zobaczmy, jak wielka dynamika tego po prostu zachowania Pana Jezusa. Nie jest to postawa zasiadającego na tronie w majestacie pasywnie. Apokalipsa tak pokazuje Chrystusa, ale nie tylko tak oczywiście, jako zasiadającego na tronie wraz z Ojcem, również jako tego, który jest królem zwyciężającym. Tutaj Pan Jezus mówi o tym swoim właśnie przychodzeniu, przyjdę powtórnie. Często rozumiemy to zdanie jako odniesienie do parusji, do ostatecznego przyjścia Chrystusa. Jednak w egzegezie takiej, powiedzmy, szczegółowej, uważniejszej, nieco bardziej wnikliwej, związanej może mocniej właśnie z samym kontekstem czwartej Ewangelii, przeważa zdanie, że to przyjdę powtórnie odnosi się do momentu, gdy chrześcijanin przechodzi z tego świata. Pan Jezus przychodzi, aby go zabrać do siebie. Zwróćmy uwagę, jak to jest tutaj powiedziane bardzo precyzyjnie. Przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie. A więc bardzo indywidualne działanie podkreślone, osobowe, abyście i wy, każdy z was, byli tam, gdzie ja jestem. Nie mówi tutaj Pan Jezus o wspólnocie, aby na przykład mój Kościół, aby mój lud był tam, gdzie ja jestem jego oblubieniec, prawda? To jest obraz w Apokalipsie w 19 rozdziale, 20 widoczny bardzo pięknie. Natomiast tutaj Pan Jezus mówi bardzo tak właśnie osobowo, zabiorę każdego z was do siebie, gdy przyjdę
powtórnie, do każdego z was, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Przypomnijmy sobie treść pierwszego wersetu. Wierzycie w Boga, właśnie w Boga, który objawił się jako ja jestem. Tutaj Pan Jezus to wyrażenie ja jestem, oczywiście z kontekstu ono nabiera podwójnego znaczenia, gdzie ja jestem, czyli gdzie ja przebywam, gdzie ja mieszkam, prawda, u Ojca w niebie, na Jego tronie zasiadając, ale też pobrzmiewa w tym wyrażeniu ja jestem, to boskie imię, prawda. Nie chcę powtarzać tetragramu przez szacunek dla wiary ludzi pierwszego przymierza, ale po prostu tu ewidentnie pobrzmiewa to właśnie ja jestem, którym Pan Bóg przedstawił się Mojżeszowi. A więc krótko mówiąc, Pan Jezus ewidentnie daje tutaj apostołom do zrozumienia, że przyjdzie w boskim majestacie po prostu. Nie przyjdzie już jako Jezus z Nazaretu, oczywiście cały czas jest Jezusem z Nazaretu, prawda, jako uwielbiony, ale nie w tej postaci właśnie człowieka doczesnej, takiego właśnie wędrowca, często zmęczonego, właśnie pragnącego choćby kubka wody u studni Jakubowej. Przyjdzie po prostu w boskim majestacie. Przyjdzie na sposób boski. To też jest bardzo ważne. Niewidzialny, ale rzeczywisty. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Nie sposób w tym momencie nie przywołać słów, które Pan Jezus wygłosił, wypowiedział po prostu z głębi swojej męki na krzyżu do, jak mówimy, dobrego łotra, czy współwiszącego łotra, nawracającego się, wyznającego wiarę. Dziś ze mną będziesz w raju. To dziś, tam tak mocno po prostu wybrzmiewające, znajduje swoje potwierdzenie, czy zapowiedź raczej, bo tu jesteśmy w Wieczerniku, tam te słowa Pan Jezus wygłasza na krzyżu. Dla potwierdzenia właśnie tego, przyjdę powtórnie, zabiorę cię do siebie dziś, właśnie w tym momencie, kiedy będziesz przechodził z tego świata, czy odchodził z tego świata. Ja przyjdę powtórnie, zabiorę cię do siebie, abyś był tam, gdzie ja jestem. Oczywiście Pan Jezus mówi do wszystkich, więc nie używa takiej, powiedzmy, liczby pojedynczej, aby nie wprowadzać nadmiernego po prostu indywidualizmu. Zobaczmy kolejne wersety, w których Pan Jezus objawia, jak będzie się dokonywało to, zabiorę was do siebie. Werset 4, 5, 6. Znacie drogę, dokąd ja idę. Oczywiście Tomasz powiada, nie wiemy, dokąd idziesz. No to skąd możemy znać drogę? Oczywiście myśli na sposób taki właśnie ziemski, geograficzny. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Otóż osoba Pana Jezusa, zwłaszcza już Chrystus zmartwychwstały, jest taką żywą drogą. To list do Hebrajczyków to wyeksponuje bardzo mocno. To jest 10 rozdział, werset 20, 19, 20, gdzie autor listu do Hebrajczyków mówi, iż właśnie zmartwychwstały Chrystus jest drogą nową i żyjącą, która prowadzi nas do nieba. Dzisiaj można by użyć określenia w jakimś sensie może bardziej takiego dającego więcej do myślenia. Droga oczywiście wznosząca się do góry, tak jak szlak po prostu górski. Ale dzisiaj mamy też windy. Gdy człowiek wsiądzie do windy,
może być pewien, oczywiście zdarzają się różne sytuacje, ale może być pewien, że znajdzie się na ostatnim piętrze budynku. To wejście do windy, która go unosi, jest po prostu momentem kluczowym. I Pan Jezus tutaj to pragnie powiedzieć, że On jest taką właśnie drogą nową i żyjącą, unoszącą, prowadzącą wszystkich, którzy w Nim są, którzy wierzą w Niego, właśnie to eis tutaj przypomina nam się, którzy wchodzą całym dynamizmem osobowej wiary, miłości, nadziei w tę przestrzeń osobową, którą On jest. Ci, którzy się w Nim znajdują, razem z Nim właśnie podążają drogą do nieba, do domu Ojca. Kolejne określenie, które tutaj mamy, prawda, króciutko tylko powiem na ten temat, ponieważ to jest pojęcie kluczowe dla czwartej Ewangelii, oznacza po prostu tyle, co synostwo Boże. Ja jestem w relacji do Ojca po prostu, dlatego właśnie mogę was wprowadzić do domu Ojca, bo kto wejdzie w tę przestrzeń osobową moją, znajdzie się od razu w relacji do Ojca, prawda? Bo ja jestem prawdą, czyli tą właśnie tym Synem Bożym jednorodzonym, który nieustannie jest złączony z Ojcem i życiem wiecznym, oczywiście życiem Bożym. I zdanie kapitalne dzisiaj, bardzo ważne dla nas, prowadzących różnego rodzaju dialogi, refleksje interreligijne. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie ma po prostu. Szanujemy oczywiście, i Pan Jezus był bardzo otwarty i na Greków, i na ludzi szukających w ogóle prawdy właśnie w tym znaczeniu filozoficznym, ale to nie oznacza, że istnieją jeszcze jakieś inne drogi, które prowadziłyby do Ojca. Tylko On jest tą właśnie drogą. Dlaczego? Bo tylko On jest Synem Bożym jednorodzonym, który stał się człowiekiem, czyli który otworzył przed sobą, przed nami tę przestrzeń swojego synostwa, i tylko On jest zmartwychwstałym, który przemienia człowieczeństwo, naturę ludzką, i potrafi ją uczynić kompatybilną, by użyć języka komputerowego, ze światem Pana Boga, ze światem Stwórcy, ze światem Bożej miłości po prostu. Tylko przeze mnie, prawda? Dzisiaj rozumiemy to pojęcie, co znaczy mieć pendrive'a czy compact disk kompatybilny z moim komputerem albo niekompatybilny. Jak jest niekompatybilny, no to po prostu nawet jakby był najlepszy, nic nam to nie da, po prostu nie będziemy mogli z niego skorzystać, a on nie będzie mógł skorzystać z całej tej aparatury, którą jest komputer po prostu. Pozostanie martwym przedmiotem po prostu. Więc tak objawia tutaj w tym pierwszym panelu 14 rozdziału Pan Jezus siebie jako drogę do Ojca, do domu Ojca. Ale przejdźmy do kolejnego fragmentu. Zobaczymy po prostu, jak Pan Jezus wzywa apostołów do tego, by już teraz poznawali Ojca, by wpatrywali się w Niego, a równocześnie poznawali Ojca. Bo w tym pierwszym panelu, jak widzieliśmy, bardzo mocno uwagę apostołów Pan Jezus przesuwa ze swojej osoby na osobę Ojca. Dom Ojca, idę do Ojca, prawda? Tylko przeze mnie można przejść do Ojca. A więc zobaczmy wersety kolejne od 8. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca?
Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam do siebie, od siebie. Ojciec, który mnie posłał, Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. A więc kolejny fragment, wielki panel, można by powiedzieć, w którym Pan Jezus roztacza przed apostołami prawdę dotyczącą już bezpośrednio Ojca. Odpowiada na to piękne pytanie Filipa: Panie, pokaż nam Ojca. To było największe pragnienie każdego Hebrajczyka, aby widzieć Pana Boga. Rodziło się ono w kontekście ich spotkań z poganami, którzy celowali w tym budowaniu świątyń, a zwłaszcza w ustawianiu figur, przede wszystkim właśnie rzeźb swoich bogów, aby ozdabiać ich po prostu i tak dalej. To było, ten element wizualny był niesamowicie ważny w religiach ościennych. Natomiast jak wiemy, w Starym Testamencie Pan Bóg surowo zakazał wznoszenia jakichkolwiek właśnie figur, robienia figur czy malowideł jego osoby. Jest niewidzialny. Stąd też to wielkie pragnienie. Panie, pokaż nam Ojca. Na to nam wystarczy. I odpowiedź Pana Jezusa, że rzeczywiście Ojciec objawia się tym, którzy wierzą w Boga, którzy wierzą w Jezusa, objawia się w Jezusie. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Mamy tutaj przejście w tym tekście janowym od pragnienia do oglądania. Do oglądania, które jest kontemplacją. Przypomnijmy sobie wypowiedź Marii Magdaleny w ogrodzie Zmartwychwstania, która rozpoznając nauczyciela, idzie, nauczyciela po prostu zmartwychwstałego Pana, idzie do apostołów i oznajmia: widziałam Pana, heoraka ton kirion. To heoraka rozumiane wręcz już jako wizja, jako kontemplacja, obraz pozostający na trwale w oczach tej, która miłowała Pana, która Go szukała. Pan Jezus wzywa tutaj poprzez to oznajmienie, prawda, kto mnie zobaczył, kto mnie widzi, widzi Ojca. Wzywa apostołów do takiej właśnie kontemplacji swojej osoby. Jak ona może się dokonywać? Znajdziemy odpowiedź właśnie w poprzednim zdaniu. Jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, to jestem z wami. Jestem z wami poprzez słowo, które wam głoszę, poprzez dzieła, których dokonuję pośród was, a jeszcze mnie nie poznałeś. Jeszcze nie odkryłeś tajemnicy mojej osoby, tajemnicy boskiej oczywiście. To również wezwanie dla nas, że ta kontemplacja, to oglądanie oblicza Chrystusa, Jego osoby, dokonuje się poprzez rozważanie Jego słowa, poprzez rozważanie
w ogóle całej Ewangelii, w której mamy przekazywane i słowa Pana Jezusa, i Jego czyny, opowiadanie o Jego modlitwie, opowiadanie świadectwa de facto o Jego modlitwie, o Jego po prostu bliskości względem ludzi, o Jego miłości. Więc to wielkie wezwanie tutaj do takiej medytacyjnej kontemplacji Chrystusa, aby w Nim dostrzec Ojca, dostrzec Boga. W kolejnych wersetach, notabene 10, 11, Pan Jezus to mówi expressis verbis po prostu. Słów, które do was mówię, nie wypowiadam od siebie, czy dzieł, które czynię, też nie dokonuję od siebie, tylko Ojciec, który trwa we mnie, dokonuje przeze mnie tych dzieł. A więc, krótko mówiąc, pokazuje drogi kontemplacji swojej osoby. Nie wystarczy po prostu postawić przed sobą po prostu świętą ikonę. Oczywiście to bardzo ważny akt kontemplacji, takiej właśnie pełnej miłości, adoracji, uwielbienia, ale trzeba wcześniej, zanim dojdziemy do tej właśnie adoracji, takiej pełnej miłości, pełnej uwielbienia, rozpoznać tajemnicę tej osoby, którą chcemy adorować, którą chcemy kontemplować. Tajemnica tej osoby odsłania się dla nas w jej słowach, w jej dziełach, w tych, które poznajemy po prostu za sprawą Ewangelii. Co więcej, w kolejnych wersetach, zobaczmy sobie wersety 13, 14, Pan Jezus podaje jeszcze, można by powiedzieć, taką trzecią drogę do kontemplacji Jego osoby. Jest to modlitwa. Będziecie prosić w imię moje, to uczynię. Cokolwiek prosić będziecie w imię moje, ja to spełnię. A więc na drodze modlitwy człowiek jest w stanie dojść do rozpoznania, do podziwiania, do zachwytu mocą Chrystusa, Jego miłością, Jego obecnością, tym właśnie ja jestem. Może umówmy się tak, szanowni studenci telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, że kolejne fragmenty tego 14 rozdziału będziemy analizować w kolejnym naszym wykładzie, w kolejnym naszym spotkaniu. Wszak, jak widzimy, każde zdanie tego rozdziału zawiera tak głębokie, tak bogate treści, można by powiedzieć wręcz, że Pan Jezus wypowiada tutaj najgłębsze prawdy objawienia dotyczące właśnie Ojca, dotyczące Jego jako jestem i oczywiście tej sprawy najważniejszej, czyli zbawienia apostołów, zbawienia wierzących, zbawienia uczniów, apostołów w tym znaczeniu, że to są pierwsi adresaci po prostu tego objawienia. I nasza wiara, nasz Kościół jest Kościołem apostolskim, stąd też to świadectwo, to doświadczenie apostołów jest dla nas ogromnie ważne, jest to źródłowe. Gdyby przecież nie apostołowie, to nie znalibyśmy tych wypowiedzi Pana Jezusa, tego całego objawienia o Ojcu i o Nim jako jednorodzonym Synu, które nam przedstawił. A za chwilę włączymy już telefony dla Państwa, abyśmy mogli jeszcze na kanwie tej perykopy, tych wspaniałych zdań Chrystusa z Wieczornika przeprowadzić rozmowę z naszymi studentami, widzami Telewizji Trwam. A więc zapraszam do rozmowy. Dobrze. Jeżeli mamy telefony, to bardzo proszę, byśmy mogli po prostu pogłębić poszczególne tutaj zaznaczone prawdy czy sformułowania, które Pan Jezus nam przedkłada. W oczekiwaniu może na telefony pokażmy
studentom telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego lektury pragnę do nich odesłać, ale bodajże mamy już pierwszy telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Michał z Polski Północnej. Często słyszymy, jak księża, biskupi mówią, że kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Pana Jezusa. Czyli ktoś jak nie zna całego Pisma Świętego, no to nie zna całego Boga. Ma jakieś kawałki, strzępy powyrywane i nie zna całej prawdy o Panu Bogu. I jest takie pouczenie w Księdze Tymoteusza, jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana Jezusa, naszego Pana, oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z takich się rodzą zawiść, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. I teraz jest pytanie, czy my mamy przez ten swój czas życia, mieliśmy tyle czasu, czy go zmarnowaliśmy i nie poznaliśmy woli Boga, nauki tego Boga, i czy znamy prawdziwego Boga, czy mamy wyobraźnię i myślimy o takim swoim innym Bogu. Jeśli jednak ratunek dla Polski, jeśli uzna mnie za swego króla i pana w zupełności przez intronizację, to uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. Moje dziecko będzie straszna wojna, która spowoduje takie zniszczenie. Jeśli my nie zrobimy tej intronizacji, czego już na Ukrainie nie zrobiono, bo nie... Może w tym momencie podziękujemy już za głos, wszak chcemy jeszcze dać się wypowiedzieć innym osobom. Chciałbym przestrzec Państwa, powiem to po prostu z całą odpowiedzialnością, bo z jednej strony Pan Michał bardzo pięknie odniósł się do poznawania po prostu Chrystusa przez Ewangelię, przez Słowo, poznawania Pana Boga, a z drugiej strony odszedł w zupełnie inny temat, oczywiście również objawiony w Piśmie Świętym, również obecny. Niemniej dzisiaj cały czas analizowaliśmy fragment 14 rozdziału, w którym Pan Jezus mówi o sobie jako synu, synu jednorodzonym, jako drodze do Ojca. Mówi o wierzących, którzy mogą i powinni stać się mieszkaniem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc bądźmy tak dobrzy, żeby po prostu trzymać się w danym momencie tych tekstów Pisma Świętego, które w tym momencie opatrzność, bo jak ufamy, nasze działanie ma charakter opatrznościowy. Akurat opatrzność dzisiaj pragnie nam przedłożyć po prostu. A do rzeczywistej sytuacji, do aktualnej sytuacji odnosi się pierwszy werset w sposób zasadniczy i kolejne wersety jeszcze bardziej głęboko niż temat intronizacji po prostu. O temacie intronizacji mówimy bardzo wiele i została dokonana już po prostu. Bądźmy tak dobrzy, żeby po prostu naprawdę wsłuchiwać się całym sercem w głos naszych biskupów po prostu i w życie Kościoła. To jest bardzo ważne, bo inaczej to po prostu tak pokazujemy troszeczkę, jakby to powiedzieć, osobistą perspektywę jako najważniejszą, prawda? Miejmy wyczucie też na innych, którzy akurat w tym momencie analizują, kontemplują ten 14 rozdział 4 Ewangelii. Ale bodajże mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Tak, słucham. Halo? Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. Szczęść Boże, chciałam zapytać, czy w greckim oryginale, Agnieszka z Warszawy, czy w greckim oryginale, kto mnie zobaczył, zobaczył, to jest dokładnie to samo słowo. Tak, zobaczył już. Ojca. Tak, na ile pamiętam, jest to samo słowo, ale akurat mam otwarty tekst grecki, tylko muszę odszukać odpowiedni werset, już zobaczymy po prostu. Filip, no właśnie zobaczyliście. Już sprawdzamy. Wręcz właśnie mamy tutaj tak. Ho heorakos ime heoraken ton patera.
Właśnie więc mamy, no dzięki bardzo za to pytanie, ponieważ pozwoli nam ono tutaj jeszcze pogłębić rozumienie tego właśnie przekładu. Przekład jest rzeczywiście, zobaczył to, oddaje po części to, co jest w tekście greckim, ale w tekście greckim, już przechodzę do mówienia, mamy imię słów czasu perfectum, czyli przeszłego dokonanego, i to jeszcze imię słów funkcji rzeczownikowej, bo poprzedzony rodzajnikiem ho heorakos, czyli ten, który zobaczył mnie i ma wizję, cały czas w swoich oczach ma wizję mojej osoby. Dokładnie, jeżeli Państwo pamiętacie, mówiąc o Marii Magdalenie, mówiłem, ona oznajmia apostołom heoraka ton kirion, widziałam Pana. I tam jest też właśnie ten sam czasownik w czasie perfektum właśnie. Tam jest forma osobowa, widziałam heoraka. Tutaj mamy imię słów. Ten imię słów ma bodaj jeszcze mocniejsze znaczenie, ponieważ on podkreśla, że nie chodzi tylko o taki jeden moment, prawda, wizję jakąś trwającą, no choćby powiedzmy chwilę, czy godzinę, czy mniej, czy więcej, ale taka wizja, która odciska się w duszy, w świadomości i którą człowiek nosi po prostu jak obraz, jak ikonę nieustannie przed sobą, w którą się wpatruje. Notabene coś takiego przeżył Szaweł, święty Paweł po prostu. To jego spotkanie ze zmartwychwstałym tak bardzo głęboko nosił w swojej duszy, że zawsze zmartwychwstałego Pana miał przed oczami po prostu. Dziękuję bardzo za to pytanie, bardzo trafne i pozwalające nam uszczegółowić wykład właśnie. Ho heorakos eme heoraken ton patera. Mamy to rodzajniki osobowe, eme, mnie po prostu, ton patera, ojca, a więc bardzo precyzyjne określenie. Czy jeszcze mamy jakiś telefon, czy już będziemy powoli po prostu podsumowywać nasz wykład? Może poproszę jeszcze o wyświetlenie planszy z lekturami. Chciałbym dwa słowa powiedzieć o trzech lekturach na ten czas, czterech nawet. Są one po prostu zaznaczone, zapewne będziemy mogli je zobaczyć. A więc wydawnictwo, które widzimy, taki generalny komentarz, bardzo ciekawy artykuł ojca profesora Adama Sikory. W domu ojca mego mieszkań jest wiele. I podaję tutaj też, wystarczy wpisać imię, nazwisko i tytuł w domu ojca mego w wyszukiwarce internetowej i znajdziemy, od razu wyświetli nam się ten tekst. I bardzo chciałbym polecić, na stronie dzieła biblijnego www.biblista.pl jest tam taka zakładka Lektura Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Przepiękną pracę księdza Damazego Soi, Chrześcijanin świątynią Ojca, Syna i Ducha Świętego. To będzie przygotowanie do kolejnego naszego wykładu poświęconego właśnie dalszym wersetom 14 rozdziału, ale już dzisiaj mówiliśmy na temat właśnie chrześcijanina, który jest mieszkaniem, świątynią, mieszkaniem Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w niebie takich mieszkań jest wiele, wręcz, prawda, niezliczone miriady miriad, jak mówi Księga Apokalipsy. Pragnę zaprosić Państwa tymi prezentacjami do takiej jeszcze osobistej lektury, pogłębienia poprzez wniknięcie, zwłaszcza w artykuł ojca profesora Adam Sikora, w domu ojca mego mieszkań jest wiele. Wystarczy wpisać w przeglądarce internetowej, to jest w czasopiśmie toruńskim Biblica et Patristica Toruniensia, wydawanym przez Wydział Teologii Uniwersytetu Toruńskiego Mikołaja Kopernika. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym wykładzie.